unosząc w świata wszystkie strony, że zmartwychwstał Pan. Alleluja, alleluja, alleluja. Biją długo i radośnie, rzegasz w piersiach serce rogośnie, trygą w prawdzie dom. Alleluja, alleluja, alleluja. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Ilekroć jesteśmy na liturgii mszy świętej, otwiera się niebo. Bóg nieustannie za nas się ofiarowuje, z martwych powstaje, aby nas podnosić swoim zmartwychwstaniem. Taką właśnie ceną jesteśmy nieustannie przez Niego umiłowani. Tak nas On prowadzi, nasz Pan, do zbawienia. W tygodniu biblijnym jesteśmy prowadzeni przez słowa Pisma Świętego, następnie przez Słowo Boże do rzeczywistości. To, o czym czytamy, dokonuje się szczególnie w sakramentach, w Eucharystii, w spowiedzi, w Komunii Świętej. Przyjmujemy ciało Pańskie, abyśmy zasmakleni o łaskę uzdrowienia i opiekę Matki Bożej dla Kubusia i za zmarłych, za świętej pamięci Jerzego Górskiego w trzecią rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny Górskich, za świętej pamięci Jacka Balcerzaka, łaskę przebaczenia grzechów i wieczne zbawienie, jest to 18. intencja gregoriańska. Dołączamy również wasze intencje, drodzy widzowie telewizji Niepokalanów i radiosłuchacze Radia Niepokalanów. Przed Bogiem uznajmy nasz grzech. Panie, który przyszedłeś odszukać to, co zginęło, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przez Kościół wychodzisz odnaleźć każdego zagubionego grzesznika, zmiłuj się nad nami. Panie, który przyprowadzasz nas do pełni miłości poprzez przebaczenie Twoje, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Wszechmogący Bóg, niech nam odpuści grzechy i doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, w tych dniach lepiej poznaliśmy Twoją ojcowską dobroć. Sprawaj, byśmy gorliwie korzystali z Twojej łaski i uwolnij z mroku błędu całym sercem, i uwolnieni z mroku błędu całym sercem, byśmy przylgnęli do prawdy przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Anioł Pański powiedział do Filipa: wstań i pójdź około południa na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest ona pusta. A on poszedł. Właśnie wtedy przybył do Jerozolimy oddać pokłon Bogu Etiop, dworzanin królowej etiopskiej Kandaki, zarządzający całym jej skarbcem, i wracał, czytając w swoim wozie proroka Izajasza. Podejdź i przyłącz się do tego wozu, powiedział duch do Filipa. Gdy Filip podbiegł, usłyszał, że tamten czyta proroka Izajasza. Czy rozumiesz, co czytasz? Zapytał.
A tamten odpowiedział: jakżeż mogę zrozumieć, jeśli nikt mi nie wyjaśni? I zaprosił Filipa, aby wsiadł i spoczął przy nim. A czytał ten urywek pisma: prowadzą go jak owcę na rzeź, jak baranek, który milczy, gdy go strzygą. Tak on nie otwiera ust swoich. W jego uniżeniu odmówiono mu słuszności. Któż zdoła opisać ród jego, bo jego życie zabiorą z ziemi? Proszę cię, o kim to prorok mówi? O sobie czy o kimś innym? Zapytał Filipa dworzanin. A Filip otworzył usta i wyszedłszy od tego tekstu pisma, opowiedział mu dobrą nowinę o Jezusie. W czasie podróży przybyli nad jakąś wodę. Oto woda, powiedział dworzanin. Cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? I kazał zatrzymać wóz. I obaj, Filip i dworzanin, weszli do wody i ochrzcił go. A kiedy wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i dworzanin już więcej go nie widział. Jechał zaś z radością swoją drogą. A Filip znalazł się w Azocie i głosił Ewangelię, przechodząc przez wszystkie miasta, aż dotarł do Cezarei. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Niech cała ziemia chwali swego Pana. Błogosławcie ludy naszemu Bogu i rozgłaszajcie Jego chwałę, bo On życiem obdarzył naszą duszę i nie dał się potknąć naszej nogodze. Niech cała ziemia chwali swego Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy, którzy boicie się Boga. Opowiem, co uczynił mej duszy. Do Niego wołałem moimi ustami. Chwaliłem Go moim językiem. Niech cała ziemia chwali swego Bóg mnie wysłuchał, przyjął głos mojej modlitwy. Błogosławiony Bóg, który nie odepchnął mej prośby i nie oddalił ode mnie swej łaski. Niech cała ziemia chwali swego Pana. Alleluja. Alleluja, 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 alleluja. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała tobie, Panie. Jezus powiedział do ludu: nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał. Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u proroków:
oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca. Jedynie ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i poumierali. To jest chleb, który z nieba stępuje. Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało, wydane za życie świata. Oto słowo Pańskie. Umiłowani w Bogu, drogie siostry, drodzy bracia, telewidzowie telewizji Niepokalanów, radiosłuchacze Radia Niepokalanów, drodzy rodacy na różnych kontynentach świata, którzy później łączycie się i modlicie się o różnych porach poprzez transmisję tej mszy świętej z Niepokalanowa. Wszyscy, którzy obecni jesteście też tutaj, w Wieczerniku Niepokalanowskim. Wstań i idź na drogę prowadzącą z Jerozolimy do Gazy. Takie polecenie wydał Duch Święty Filipowi i diakon Filip poszedł. Dalej Duch Święty mu powiedział, co ma tam zrobić. Przyłącz się do tego wozu, powiedział. I Filip podbiegł. Może dzisiaj dlatego w Kościele jest mało owoców, bo my tak bardzo pchamy się ze swoim działaniem, planami, tymi ludzkimi tylko, że nas jest po prostu za dużo, szczególnie naszej gadaniny, za dużo naszej krzątaniny, naszych struktur, organizacji. Tyle jest wspólnot, ale jak tak popatrzeć na te wspólnoty, czy one owocują, czy ewangelizują, czy rzeczywiście są otwarte na działanie Ducha Świętego? Tak mało nieraz jest tych możliwości spotkania z Bogiem, któremu wszystko, często to nasze zabieganie wcale nie służy. Nam to tak. Realizowanie siebie, swoich ambicji. Ale czy Panu Bogu to służy? Czy czasami nie odbieramy chwały tylko dla siebie, zamiast oddawać chwałę Panu Bogu? Dzisiaj, kiedy doznajemy słabości, która nas w Kościele obnaża, kiedy robi się trudno, kiedy jesteśmy jakoś osaczeni różnymi skandalami, zgorszeniami, wtedy potrzeba nam szczególnie zrozumieć i uwierzyć, że otwiera się przestrzeń, ale nie do tego, żebyśmy nad tym się ciągle pochylali, co jest złe, ale przestrzeń do działania Boga. Żebyśmy się tym bardziej poddawali Duchowi Świętemu, aby to nasze działanie duszpasterskie Kościoła owocowało. Przypomina mi się w tym momencie postać świętego Jana Pawła II, gdzie rozmaici ludzie pokazywali Janowi Pawłowi II jego słabość, wskazując na wiek, na choroby, doradzając Ojcu Świętemu, że powinien ustąpić z urzędu. Nie wolno też zapominać, że wielu podsycało wrogów Kościoła w mediach, w gazetach, bo nie lubiano go już za życia. Zresztą prawdziwych proroków nigdy nie kochano. Raczej czekano, jakby ich ukamienować i zabić. A Jan Paweł II odpowiadał, że decyzję o odejściu zostawia w rękach Boga,
On w tych rękach Bożych dobrze się czuje i bezpiecznie, i niech inni nie próbują wchodzić w tę przestrzeń. Niech zostawią to wszystko Bogu. Bóg będzie wiedział, kiedy go zabrać. I to jest właśnie to, o co mi chodzi. Żebyśmy nie szukali swoich planów, struktur, tylko trochę więcej, a może bardzo dużo zaufali Bogu, zdali się na Boga, na działanie Ducha Świętego. I stąd spróbujmy się wtedy wczuć w sytuację diakona Filipa, który słyszy ten wewnętrzny głos, który każe mu pójść na pustą drogę. Po co? Po co iść na pustą drogę, kiedy w tym miejscu, na tej drodze nawet nie wie, gdzie ma się wstawić? Ale on nie kwestionuje tego wezwania, tylko natchniony Duchem Świętym, choć nie rozumie tego, ale ufa Duchowi Świętemu, i Filip idzie do tego powozu i tam spotyka Etiopa, dworzanina, który wracał do domu po tym, jak przybył do Jerozolimy, by oddać pokłon Bogu. Był eunuchem. To jest też bardzo znamienne. Na dworze królowej etiopskiej Kandaki zarządzał jej skarbem, czyli był ekonomem. Interesował się judaizmem i sam doszedł do wiary w jedynego Boga, a ponieważ był eunuchem, nie mógł otrzymać pełnej przynależności do ludu Bożego i wejść na wewnętrzny dziedziniec świątyni jerozolimskiej. To właśnie Duch Święty polecił Filipowi rozmawiać z tym człowiekiem, który czytał wtedy księgę proroka Izajasza, czytał Pismo Święte. I Filip go zapytał: czy ty rozumiesz, co czytasz? To jest klucz do czytania Pisma Świętego. Żebyśmy mniej snuli różne plany, reformy Kościoła, to, co wielu dzisiaj czyni w mediach, w prasie. Wszyscy chcą Kościół reformować, a bardziej poddali się choćby Słowu Boga. A ilu tak naprawdę czyta codziennie Pismo Święte? To, że mają w domu katolicy Pismo Święte, to nie wątpię. Ale czy czytasz? Czy rozumiesz, co czytasz? Ilu ogląda internet i w sensacjach, i w zgorszeniach, i w złu, i w różnych głupotach się rozczytuje i tracą godziny, to też wiem doskonale. Ale czy poświęcamy tyle czasu? To jest pytanie, szczególnie w tym tygodniu biblijnym, by uczynić rachunek sumienia. Czy ty czytasz? Czy to rozumiesz? Bo można otwierać każdy tekst biblijny, ale może być zamknięty umysł. Problem jest nie tylko ze zrozumieniem, ale problem jest, że ty nie potrafisz przyjąć tego słowa. Bo to słowo ci się wydaje nierealne, za trudne. Bo kiedy czytasz o złu, nawet jak często mówią w Starym Testamencie, jest tyle grzechów zła, to też trzeba to rozumieć. Po co Bóg kazał autorowi natchnionemu to zło opisać? A choćby po to, żeby człowiek tego zła nie czynił. Wszystko, co jest tam opisane złe, to po całe pokolenia i wieki nic nowego już nie wymyślili. Występujące zło przeciwko Bogu i człowiekowi. Tylko teraz to zło trzeba odczytać, żeby tego zła nie ponawiać. A świat się niczego nie uczy, bo nie czyta Pisma Świętego. Ciągle przeciwko Bogu występuje. Ciągle człowiek chce zabijać człowieka. Aborcja, eutanazja. A później to wszystko, kiedy człowiek nie poddaje się Słowu Boga, nie słucha Boga, bo to jest największy grzech, to jest człowiek człowiekowi wilkiem. Tylko myśli, jak człowieka drugiego niszczyć.
wdeptać, jak pobitego człowieka jeszcze bardziej kopać, zamiast go podnosić. O tym dzisiaj świat ciągle mówi. Jak czynić zło? I bije brawo tym, którzy demoralizują młodzież i dzieci, którzy dostaną już pigułkę, żeby tylko mogli czynić zło, choćby dotyczącą jego życia zmysłowego, zamiast nad człowiekiem pracować, by umiał odnosić zwycięstwa, by zmysły nie opanowywały jego, ale on, żeby nad zmysłami pracował. Dlatego tak bardzo ważne jest to szukanie skrutarii. Co to jest to skrutarii? W Piśmie Świętym trzeba szukać słowa Boga, czyli co Bóg mi chce powiedzieć. A to się dzieje, gdy w szukaniu Pisma Świętego nie tylko czytam jako lekturę, jako powieść, jako informację, ale szukam Boga, szukam słów Jezusa. Doświadczam Jego mocy, że Bóg w tym Słowie coś mi chce powiedzieć. Tam jest Jezus. I dlatego Filip wyjaśnił Etiopczykowi, że w tych pismach proroka Izajasza jest mowa o Jezusie. Już Izajasz w Starym Testamencie mówił, że zostanie usunięty przez śmierć Mesjasz, ale podniesiony ze swego grobu przez zmartwychwstanie. I Filip tak eunuchowi wyjaśnił skutecznie, że sam poprosił, aby go ochrzcił. W ten sposób też się spełniło słowo proroka Izajasza na tym dworzaninie, cudzoziemców zaś, którzy przyłączyli się do Pana, żeby Mu służyć i aby miłować Pana i zostać Jego sługami, przyprowadzę na moją świętą górę i rozweselę w moim domu modlitwy, pisze Izajasz, tego proroka, którego czytał rozdział 56, wiersz 37. Pamiętajmy, moi drodzy radiosłuchacze, widzowie telewizji Niepokalanów i obecni, to się do nas wszystkich tyczy, że skrutacja też jest formą modlitwy. Zacznij czytać Pismo Święte, a już się modlisz. Kiedy Pismem Świętym, którego czytam i czytam go gorliwie, uważnie, nie musi to być od razu cała księga, ale czytam fragment, wtedy rozmawiam z Panem Jezusem. Wtedy prowadzę dialog. Mogę wszystkiego nie rozumieć, ale Bóg znajdzie do ciebie słowo. Kiedy zobaczy, że jesteś otwarty sercem, rozumem, Bóg posłuży się tekstem natchnionym. Czasem Jezus chce coś powiedzieć, a czasami nie chce. Bo Bóg ma prawo wyboru, tak jak i my. No to co wtedy robić? No czytać. Któryś nawet raz z kolei. A nie manipulować Słowem Bożym. Jak nic nie rozumiem, nie przemawia, to szukam następnego. To jest manipulacja. To zachowuje się jak sekciarz. Sekciarze wybierają tylko to, co wreszcie jest dla niego. O, to mnie pociesza, to mnie kręci, a tamto mnie nie kręci. No bo jesteś sekciarzem. Świadkowie Jehowy tak robią. Ale czytam, a zrozumiał. Jak nie zrozumie dzisiaj, to za dwa dni. Poddaj się Słowu. Słowo Boże nie jest informacją, ale formacją. Kształtuje ciebie. Jest wszechmocne. W jednej chwili może nas całkowicie odmienić. Święty Augustyn latami nie mógł się zdecydować na nawrócenie. Słuchał kazań biskupa Ambrożego. Wiele czytał, ale rozumowo nie był przekonany do chrześcijańskiego punktu widzenia. Aż wreszcie, gdy słuchał, natchnął go Boży Duch. Nie był przekonany, bo tkwił w grzechach. Ale jak go dotknął Boży Duch świętego Augustyna, to się nawrócił.
to zrozumiał, że tak dalej być nie może. I dlatego w wyznaniach opisuje, że któregoś wieczoru chodził po ogrodzie i usłyszał dziecko śpiewające piosenkę, której nigdy wcześniej nie słyszał, a refren tej piosenki brzmiał: bierz i czytaj, bierz i czytaj. I Augustyn miał wtedy przy sobie egzemplarz listów Pawłowych, więc otworzył i zaczął czytać i trafił na fragment listu świętego Pawła do Rzymian i te słowa zaczęły w nim pracować. Te słowa łaską Bożą się stały taką, że on natychmiast zmienił swoje życie, bo czytał: żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień, nie w hulankach, nie w pijatykach, nie w rozpuście i w wyuzdaniach, nie w kłótni i zazdrości, ale przyobleczcie się w Pana Jezusa i nie troszcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzą. To były słowa dla Augustyna pogubionego, który chodził po domach publicznych. Ten fragment Rzymian, 13, rozdział 13, wiersz od 13 do 14, on kompletnie zmienił życie świętego Augustyna. Czytaj, bierz i czytaj, w uszach miej to ciągle. Nie rozumiesz, to czytaj jeszcze raz, a nie przewracasz kartki. Tak, aż słowo stanie się dla ciebie wydarzeniem. Nie tylko mamy czytać słowo Pisma Świętego, ale tak, żebyśmy zamyślili się nad nim, uczyli się rozumieć, zachwycali się tym słowem. Pozwólmy Pismu Świętemu nas odszukać, czyli pozwolić się później temu słowu przemienić, stanie się Słowem Bożym, przemówi do nas. Jesteśmy nieraz wrogami Pisma Świętego. A dlaczego? A dlatego, że nie słuchamy. Nawet nie cytujemy Pisma Świętego. Dawniej, jak wzrastałem w środowisku moim rodzinnym, to ludzie cytowali Pismo Święte. Babcia mi, mówiąc o dobrych uczynkach, powtarzała: cokolwiek uczynisz jednemu z braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Dzisiaj ludzie się wstydzą mówić słowami Pisma Świętego, bo i nie znają Pisma Świętego. A później Pismo Święte czynić Słowem Bożym, przemawiać Słowem Bożym, o, przeklinać, o, to jesteśmy specjalistami niebywałymi. Ale pozwolić tak, by Jezus mógł w nas żyć, działać, to Słowo Boga, żeby nas szukało, a nie żebyśmy my byli wrogami Słowa Bożego. Zwłaszcza kiedy nie zmieniamy się, tylko trwamy w grzechach, w naszych tylko pomysłach, egoizmie, chciwości, zarozumiałości. Pozwólmy się właśnie prowadzić Słowu Bożemu. Oczywiście, że są przeszkody. Bóg do nas mówi, ale należy się wyciszyć zewnętrznie, wyłączyć radio, telewizję, internet, całe godziny tylko słuchać różnych ploteczek, a wejść w ciszę, zaniechać swoich pragnień, bycia często nad człowiekiem, pokonywać słabości, te dążenia do własnych sukcesów, własnego szczęścia. My, chrześcijanie, jesteśmy powołani do tego, żeby innych prowadzić do Boga i siebie do Boga prowadzić, aby słuchać Boga. A ten głos Boga jest nieraz jak ukucie serca. Niektóre powoduje zawał, ale to ukucie serca, które powoduje, że człowiek jest szczęśliwy, mocny, Bożą łaską. I wtedy jest jak deszcz na pustyni, jak uśmiech dziecka. Amen.
pouczeni słowami Jezusa o tym, że On nas ciągle przyciąga do siebie przez swoje słowo. Bądźmy wdzięczni Bogu, że do nas nieustannie mówi słowami Pisma Świętego, które staje się Słowem Boga i działa w naszych sercach i w codziennym życiu. Módlmy się za Kościół, aby nie tylko czytał Słowo Boga, pouczał, ale tym Słowem każdy, kto jest w Kościele przez Chrzest Święty, by żyli tym Słowem. Ciebie prosimy. Módlmy się za ruchy duszpasterskie, wspólnoty działające w Kościele, aby karmione Pismem Świętym upodabniały się do Chrystusa i niosły światło wiary w środowiskach swoich diecezji, parafii, rodzinach. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą ojczyznę Polskę, aby była wierna krzyżowi Ewangelii i Matce Najświętszej, szczególnie dzisiaj w zalewie wielkiej bezbożności, ateizmu i walki również z Bogiem. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych ludzi, którzy umarli bez sakramentów świętych, aby na sądzie ogarnęło ich Boże miłosierdzie i by osiągnęli radość nieba. Ciebie prosimy. Módlmy się o łaskę nawrócenia, błogosławieństwo Boże dla Magdaleny. Ciebie prosimy. O łaskę uzdrowienia dla Kubusia. Ciebie prosimy. Za naszych zmarłych świętej pamięci Jerzego Górskiego i świętej pamięci Jacka Balcerzaka, by Bóg odpuścił im grzechy i przyjął ich do radości nieba. Ciebie prosimy. I za nas samych, byśmy nie zniechęcali się Pismem Świętym, kiedy go nie rozumieli, ale tym bardziej jeszcze chcieli go zrozumieć. Tak, by prosząc Ducha Świętego dał nam to Słowo Boże, przez które do nas chce sam Pan Jezus mówić. Ciebie prosimy. Panie, wysłuchaj naszej modlitwy. Niech będziemy gorliwi, aby słuchać Twojego słowa, gdy do nas mówisz. I żebyśmy Ci dziękowali zawsze, że nas wysłuchujesz i prowadzisz. Bądź uwielbiony teraz i na wieki wieków. Z martwych wstawania przykład dał. Alleluja. Alleluja, alleluja. Alleluja. Alleluja, alleluja. Alleluja. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła. Boże, Ty przez cudowną wymianę darów, dokonującą się w tej ofierze, czynisz nas uczestnikami swojej boskiej natury. Spraw, abyśmy poznawszy Twoją prawdę, dostosowali do niej nasze życie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. W górę serca. Znosi
Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On zniweczył moc grzechu, odnowił całe stworzenie i nam przywrócił utracone życie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Kazimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Franciszkiem Maksymilianem, błogosławionym Rafałem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze,
wszechmogący, biedności ducha śmiechem tego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi, nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokorą. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Komunia duchowa dla tych, którzy łączą się z nami przez radio i telewizję Niepokalanów. Panie, Ty jesteś naszym zmartwychwstaniem i życiem. W Tobie jest nasza siła i moc. To dzięki Twemu życiu już nie żyjemy dla siebie, ale dla Ciebie. Ty, który nam nieustannie odpuszczasz grzechy i nieustannie czynisz nas dziećmi Twoimi. Stał Pan Chrystus z martwych minie. Alleluja, alleluja. Uweselił lud swój mile. Alleluja, alleluja. Jezus.
człowieka mizernego. Alleluja, alleluja. Jeża Boga w życia swego. Alleluja, alleluja. Dla człowieka mizernego. Alleluja, alleluja. Tego dnia wielkanocnego. Alleluja, alleluja. Chwalmy wraz z martwychwstałego. Alleluja, alleluja. Świętą Trójcę wyznawajmy. Alleluja, alleluja. Bogu cześć i chwałę dajmy. Alleluja, alleluja. Świętą Trójcę wyznawajmy. Alleluja, alleluja. Bogu cześć i chwałę dajmy. Alleluja, alleluja. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, przybądź z pomocą swojemu ludowi, który nakarmiłeś najświętszym sakramentem. Spraw, aby porzucił dawne nauki i prowadził nowe życie przez Chrystusa, Pana naszego. Po błogosławieństwie pójdziemy przed ołtarz, tu z prawej strony, do ojca Maksymiliana, tak jak każde czwartki, szczególnie świętemu z Niepokalanowa. Zawierzamy sprawy naszej ojczyzny, świat, sprawy pokoju na świecie, szczególnie gdy trzecia wojna światowa już trwa tylko w częściach, jak zaznacza papież Franciszek. O pokój w naszych sercach, o powołania kapłańskie i zakonne, szczególnie dla naszej prowincji warszawskiej, o wybór nowego prowincjała, bo w przyszłym tygodniu rozpoczyna się kapituła zakonna, której wybieramy nowego przełożonego, nowych gwardianów. Modlimy się też i za tych wszystkich chorych, cierpiących, którzy nas o modlitwę tu proszą w domach, szpitalach. Ogarniamy modlitwę też osobę, która prosiła szczególnie dzisiaj o modlitwę, bo ma zabieg tak bardzo ważny. Polećmy tych wszystkich, którzy nie mogą sobie nieraz poradzić w swoim życiu duchowym i codziennym. To wszystko chcemy zanieść przez modlitwę świętego ojca Maksymiliana. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie w pokoju z Chrystusem. Czekolwiek tyś na ziemi, złotym ziarnem miłość siał. Tyś swym życiem mocnej wiary, wzór świętości światu dał. Tyś swym życiem mocnej wiary, wzór świętości światu. Święty Ojcze Maksymilianie, najwierniejszy naśladowco Maryi Niepokalanej, który rozpalony Bożą miłością, praktykując cnoty heroiczne i wypełniając święte dzieła apostolatu, skieruj swój wzrok na nas, Twoich czcicieli, którzy powierzamy się Twojemu wstawiennictwu, wesprzy swoją modlitwą,
Ty, oświecony światłem Ducha Świętego, Ojcze Maksymilianie, pociągnąłeś niezliczone dusze ku ideałom świętości na wzór Matki Niepokalanej, wzywając je do każdej formy apostolatu, by zatriumfowało dobro, rozszerzało się Królestwo Boże. Uproś nam światło i siły do czynienia dobra i pociągnięcia licznych dusz do miłości Chrystusa. Święty Ojcze Maksymilianie, Ty również oddałeś życie dla ocalenia rodziny. Wybłagaj nam u Pana Boga łaski, o które żarliwie Cię prosimy. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójce Jedyny Boże, Święta Maryjo, Niepokalana Pośredniczko Łask, Święty Ojcze Maksymilianie, rozmiłowany w Bogu, kochający modlitwę, Święty Ojcze Maksymilianie, posłuszny przełożonym, Święty Ojcze Maksymilianie, żyjący w umartwieniu i pokucie, oddany na własność niepokalanej, Twórco Rycerstwa Niepokalanej, apostole cudownego medalika, głoszący Ewangelię przy pomocy radia i prasy, Święty Ojcze Maksymilianie, misjonarzu Japonii, Święty Ojcze Maksymilianie, pragnący męczeńskiej śmierci, Święty Ojcze Maksymilianie, mężny w znoszeniu zniewag i cierpienia, Święty Ojcze Maksymilianie, duszpasterzu współwięźniów, starty na próg dla niepokalanej, uwieńczony dwiema koronami, męczenniku Auschwitz, sławiony na całym świecie, chlubo polskiej ziemi. Święty Ojcze Maksymilianie, patronie trzeźwości, Święty Ojcze Maksymilianie, patronie rodzin, Święty Ojcze Maksymilianie, patronie naszych trudnych czasów, Święty Ojcze Maksymilianie, męczenniku miłości, Święty Ojcze Maksymilianie, wielki orędowniku u Boga, Święty Ojcze Maksymilianie, dany nam swoją świętością na każdy czas, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, módl się za nami, Święty Ojcze Maksymilianie, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, Wszechmogący, miłosierny Boże, który serce świętego Ojca Maksymiliana rozpaliłeś miłością do niepokalanej Matki i uczyniłeś go wielkim jej rycerzem i narzędziem do szerzenia Twojego Królestwa. Rozpali nasze serca podobną miłością i ofiarnością, abyśmy w życiu szukali zawsze Twojej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego. Przyjmijmy błogosławieństwo relikwiami świętego Ojca Maksymiliana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Można uczcić Ojca Maksymiliana, całując relikwie, albo druga forma uczczenia, pochylając się przed relikwiami, czyniąc znak Krzyża Świętego.
Kocham wszystkich i do serca chciał przygarnąć cały świat. Ojciec kolebę błękit zniżał ponad mroki naszych lat. Ojciec kolebę, ojciec kolebę, błękit w mroku naszych lat. Ojciec kolebę, ojciec kolebę, błękit w mroku naszych lat.